Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2015. W dzisiejszym odcinku, jak sami na kanale możecie zauważyć, będziemy zajmowali się prasowaniem, dokładnie prasowaniem słomy, jakby inaczej. Tutaj na ekranie widzicie nasz nowy nabytek Ursus 1224 oraz prasę Sitme, tak, do okrągłej bel, a tutaj widzicie również Ursusa C385 z turem oraz dwoma przyczepami. Na które będziemy kładli belki. Tutaj, jak już widzicie, jest 10 belek załadowanych, jak najbardziej jest na plusie. Jeszcze tam są parę belek załadowanych. Myślę, że spokojnie to pole powinniśmy zdążyć sprasować oraz troszeczkę pozbierać belek. Taki mam właśnie plan na dzisiejszy odcinek, więc bez zbędnego gadania może przejdziemy już do grania. Znaczy do prasowania, no nie? Jakby inaczej, jeszcze tylko czekaj tam moment. O, tak myślę, że będzie git w sumie. Nie jest najgorzej, tutaj wejdzie na tą przyczepę, no 10 spokojnie bel, i 12, ale jakbym chciał, to 14 też wejdzie, no nie? Zależy, jak będę chciał, to tak zrobię, no nie? Ile tam mi wejdzie belek. Bo to równie będzie wyglądało. Mogę tak to nazwać, no ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, to sobie wyłączymy, to dobra, o dobra. Tak, 13 na godzinę, myślę, że prędkość będzie dobra, wstaw raz. Belek ogólnie myślę, że tutaj będzie 25 na tym polu, coś takiego. W sumie mam tylko to pole, jeszcze jedno to jest prasowane, jedno to będzie na kostki. Ale to z kostek będzie oddzielny odcinek. Taką mam nadzieję, ale czy to wypali mi, to nie wiem. No dobra, wszystko jest wybrane. Tutaj sobie teraz cofniemy. Jeszcze muszę tylko sobie innego moda wgrać, tak na bardziej realistyczne, żeby myszką można było kierować, w sumie to by nie był głupi pomysł. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł. Tak mi się zdaje. W sumie tu szybko nam to pójdzie. To prasowanie. No tak, 14 na godzinę z taką prędkością. Myślę, że nie będzie za szybko ani za wolno. Myślę, że w sumie idealna prędkość. Czekajcie sobie, pobiedziemy. Ok, możemy wywalić. Lecimy dalej, zbieramy belki nasze. Troszeczkę, znaczy słomy zbieramy, nie belki. Belki to jeszcze, na belki jeszcze czas będzie do zbierania. No, jeszcze trochę trzeba sprasować pola, żeby można było belki pozbierać. Ogólnie Zetora tamtego sprzedałem, kupiłem tego Ursusa 1224. Myślę, że nie. No tak, z przednim napędem, z przednim tuzem, myślę, że tak idealny będzie na taką polską farmę, na taką mniejszą gospodarkę, nie za dużo, w domu nie za mało. No na przykład orki czy coś w tym stylu się spokojnie nada, ten Ursusik. Jeszcze tylko 60 trzeba będzie wyremontować i będzie git w sumie wszystko. Dobra, jeżeli słyszycie jakieś odgłosy, to was bardzo, ale to bardzo przepraszam za to. Ale mam nadzieję, że nie słychać nic. Ok, wyrzucimy sobie belkę. W sumie nagrywałem jeden odcinek już z tego, ale nie wrzuciłem go, ponieważ tak beznadziejnie wyszedł, dlatego wczoraj, czyli sobotę, nie mieliście właśnie tej serii na polskiej gospodarce, czyli coś takiego, nie? Z tej serii po prostu, z tych maszyn. Tylko mieliście 0 do milionera, ten był później wieczorem wrzucony, po wieczór gdzieś około 6 godziny, 5, coś takiego. Ale już ta seria się nie pojawi, bo już skończyłem odcinki. W sumie mogę tak to nazwać. No teraz będzie się właśnie tylko Sosnówka pojawiała i właśnie ta seria. No i ze Sosnówki jutro zobaczycie odcinek, dzisiaj w niedzielę, ja to w niedzielę nagrywam, w niedzielę zobaczycie. W poniedziałek zobaczycie Sosnówkę, we wtorek chyba po tą serię. Czy coś takiego, nie wiem, nie jestem pewien. Bo właśnie chcę jak najszybciej wrzucić Sosnówkę do tego, do Farminga 17, jak najszybciej. No właśnie, bo za niedługo wychodzi właśnie 17 i dlatego chcę tak zrobić. No nie, jakby inaczej. Myślę, że mnie widać całkiem.
Taką nadzieję, ale czekajcie, ja zrobię takiego myka małego, bo chcę sprawdzić, czy jak to wyglądam i w ogóle itp. itd. No nie, o, dobra, tak w sumie nie jest. Najgorzej nie wyglądam. Nie wygląda to. Możemy lecieć dalej prasować. Ja się napiję jeszcze w międzyczasie. Taką prędkością 13 na godzinę będzie w sumie git. No i kamerka będzie już tak w tym miejscu, tak myślę, że tak wyglądała, będzie w tym stylu. Tutaj, żeby chodzić, nie zawadzić, przeszło idealnie. Możemy lecieć dalej, prasować. W sumie. Wrócimy i lecimy sobie dalej, to prasujemy. Czekajcie chwilę. Dobra ludzie, jestem po krótkim cięciu, przepraszam was bardzo, ale coś siostra chciała ode mnie, przepraszam, że tak. Kamerkę musiałem wyłączyć, bo wpadła w górę pokoju. A coś ich tam chciała ode mnie, mniejsza o to, co tam chciała. Myślę, że wszystko spokojnie, beki bez zbiorę na raz. Bo tutaj się muszę wycofać na dwa razy, jeszcze zaś mi to kurwa lata. Dobra, dopiero było jakoś 7 minut odcinka, coś takiego. Więc spokojnie. Damy radę. Jakby inaczej, jak teraz robię cięcia, w sumie takie cięcia, ale jakoś wbijemy do pokoju, to wyłączam kamerę i ten, i mikrofon i tyle w sumie. Mikrofon i kamerkę tylko wyłączam. No tak, to więcej nic nie wyłączam. Mam nadzieję, że jeszcze do jednej belki dobiję. Dziewięćdziesiąt procent, więc trzeba coś ich znaleźć do tej belki jednej. To już stężowane, czy nie, to jest skruberowane to pole. To pole zresztą na odcinku robiłem, to jak mogę nie pamiętać pewnie. Dokładnie tak. Dziś będzie tabelka, zaraz będzie spokojny, ludzie, nie martwcie się. Kurwa, jeszcze kawałek. No to 3 tony wchodzi tutaj. No i już 99%. No i już
20. No teraz. Wywalę tą belkę tutaj. Kogutka włączę i pojedziemy na farmę. Pojedziemy na farmę z tą ten balarką. Zaraz przybudujemy szybko i będziemy ładowali belki na nasze przyczepki. Myślę, że wszystkie spokojnie zbiorę. Miniaturkę jakąś tam szczerę na farmie, pewnie. Pewnie tak będzie. Budy już można powyłączać. Tutaj staniemy. Zajedziemy prasą, cofniemy do tyłu. O kurwa, ale skrzydły już 60. Wchodzi gitara. Jeszcze czekajcie ludzie, bo chcę coś im zrobić, zobaczyć. Nie to kurde. To. O kurwa. Zjebałem sytuację. No muszę. No belki poszły do góry. No czekajcie, zaraz wam pokażę. Belki, o kurwa mać. Te poszły do góry. No, a. Nie tak. Dobra, odczepiamy prasę i lecimy szybko tam. Niepotrzebnie zaczepiałem w sumie, więc... Niepotrzebnie podczepiałem przyczepę, a to szybko wymienimy, tak? Że tak mam taką nadzieję. Nie szybko to zrobię. I mi nie spadną belki żadne. No i czasem się tak dzieje, no niestety, no ale co zrobić? Spierdalaj. Nie tak. Dobra. Już będzie git. Trochę wykrzywiło, ale to nic nie szkodzi. Okej, zaraz to... Coś ich tu wymyślimy. Czekajcie jeszcze moment. 13 minut odcinka, nie jest źle, nie jest najgorzej. Teraz sobie załaduję na tą drugą przyczepę. Jakoś. Belki. No dobrze. Okej. Ja myślę, że jeszcze jedną spokojnie jakoś tam zmieszczę. Belkę. No mówię wam, chcę jak najwięcej zmieścić i wziąć na raz. Daleko, mimo to, że daleko nie mamy do domu, ale...
Tak czy tak chcę wziąć jak najwięcej na raz. Tam są dwie, widzę. Nie, trzy nawet tam są. W sumie wiem, co zrobię zaraz. Te położę tutaj na górę, z tej strony, a tam pojadę i wezmę na raz. I tutaj mi zostanie dwie belki do wzięcia. Idealnie będzie. Tak, dwie belki do wzięcia. Stamtąd trzy. No, idealnie. Nie, ała. Okej, do góry. Okej, teraz pojedziemy po tamte. Najwyżej z tej strony jakby nie załaduje. No bo on tam tak czy tak mi niestety spadną. Tak czuję. Kurwa, ale spierdoliły daleko. Ramię boskie, czy nic boskie. Takie słabe hamulce w tej 60-80 mej. Ale jakoś hamuję. Na całe szczęście. Okej, teraz weźmiemy tą jeszcze jedną i tam spierdykniemy. Ale chyba rozładowywał nie będę. Na odcinku, bo w sumie już będzie, dojadę na farmę i w ogóle i itd. wszystkimi maszynami. Myślę, że będzie około 25 minut, coś w tym stylu. A dłuższego odcinka nie chcę robić. Wzorki możliwe, że będzie dłuższy. Ale w sumie też nie jestem pewien. Okej. Opuścimy. Wbijemy tutaj z powrotem. Okej. I jedziemy. Widzicie, trzy belki nie podnosi moje 80. Więc jest zbiciek, zostawcie łapkę za to w górę. Ale tu nie zostawiajcie. No naprawdę, powiem wam, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to powiem wam, że pod tą serią są tak wyświetlenia. O kurwa, jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo zadowolony. Ogólnie mówiąc, że jestem z tego powodu bardzo zadowolony, że tak są wyświetlenia pod tą serią. Wyświetlenia, czy tam łapki w górę. To mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Czekajcie. Nie to, tylko tak. W sumie, okej, dowód włączony. Możemy jechać po malutku. Będziemy jechali po malusienku. Wszystkie belki się trzymają. Tak, jak najbardziej jakoś się tam trzymają, więc nie jest najgorzej. Jestem z tego powodu najbardziej zadowolony. Tutaj dwie to już wezmę na 80. O kurwa, jakoś to są ułożone te belki. Ale najlepiej nie są. Jadzie coś, nic nie jedzie z tej strony.
Też nic nie mieli, więc tu możemy skręcać. Zobaczcie, mam. Okej. Przeszło wszystko idealnie. No tutaj mamy gnój. Czekajcie, którą by ja butę zajechać? Jak butę teraz zajechać? Nie po kukurydzy zapewne. Bo tutaj będę rozładowywał te belki. No i jeszcze jedna na górę pójdzie wtedy belka. Dobra, zostawimy tu tak. Przepraszam, że się tak tyknąłem. Ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, pojedziemy na farmę teraz. Po malusieńku, po ładniutku, Boże, co ja mówię. Ładnie pojedziemy na farmę teraz. No, 80 całkiem, całkiem bardzo dobra. Może w przyszłości też ją wymienię na przedni napęd, żeby była też. Ale nie wiem, jak to wyjdzie. Nie zależy tylko ode mnie. Mogę tak to nazwać. Jeszcze rozładujemy kilka belek. O Jezu, gdzie ty mi lecisz? Dobra, idealnie. W sumie nie ma co narzekać. Jeszcze tutaj dam radę wyciągnąć. To wyciągnę. A, wiem, co już jest grane. Jeszcze tutaj damy. Tylko nie wiem, czy z tej strony dam radę. To ok. Czekajcie moment. No 25 minut odcinka w sumie, więc troszeczkę jest. Więc jeszcze jedną belkę rozładuję. I będziemy kołączyć. Ten nasz piękny odcinek. Myślę, że wam się spodobał. Jeżeli zostawicie tam, tak jakbyście zostawili z 5-10 łapek w górę, to było naprawdę bardzo fajnie. Bym był z tego powodu zadowolony. Ja bym... No zapewne ja bym tylko zadowolony, ale wy też myślę, że odcinek nie wyszedł głupio i przepraszam was za to, że cięcie zrobiłem. Ale no po prostu tak wyszło. No cięcie jak cięcie, ale że tam przez chwilę nie rozmawiałem, bo wyłączyłem kamerkę i mikrofon wyciszyłem. Ale tak to bywa czasem. Więc co?
Więc my się widzimy już w kolejnym odcinku, już niebawem, który ukaże się zapewne z tej serii we wtorek, jeżeli dobrze pójdzie. Ja sobie to wszystko już ściągnę poza odcinkiem. No i więc do następnego odcineczka. No i na razie ludzie, no i siemaneczko!